Niedawno odbył się mecz charytatywny z Gortatem Marcinem. Jak ty się odnalazłaś w tej roli? Jak się czułaś na parkiecie? Jak wjeżdżaliśmy tym takim ogromnym wojskowym samochodem na tą scenę, to miałam w głowie coś takiego. Boże, właśnie idę robić coś, na czym kompletnie się nie znam i wszyscy będą to widzieli. Ale była to rzecz w szczytnym celu, więc myślę, że było warto. Och, super się bawiłam, naprawdę, świetnie, jak na WF-ie w szkole. Więc granie w koszykówkę może nie jest moją mocną stroną, ale strzeliłam nawet parę, jak to nazwać, goli, nie goli, tylko koszy. A jak chodzi o sport, to właśnie jesteście, wchodzicie w parze, czy nie bardzo ty i sport? Myślę, że jak najbardziej, tylko nie taki sport. Nie koszykówka? Nie, nie. Ja bardzo lubię jeździć konno od dziecka. Uwielbiam ostatnio jogę. Chodzę na siłownię bardzo często. Dużo tańczę. Od dziecka też dużo tańczyłam. Gimnastykę artystyczną uprawiałam, więc zawsze sport i wysiłek fizyczny był koło mnie.